i co tam słychać? Jak to było w przerwie teraz? Czy coś związanego z tą medytacją, którą dzisiaj prowadziliśmy, z tym odkrywaniem? Bo ogólnie ja taki problem właśnie mam teraz, że jakby nie mogę w miejscu siedzieć. Czy to jest jakiś taki mechanizm ucieczkowy, że wszędzie mi jest niewygodnie po prostu. Czy tak się, czy usiądę na krześle, czy będę tak leżał, że mi ciągle jest niewygodnie. I to też mi się czasem wiąże coś takiego, że jakby nie mogę wysiedzieć do końca w tej pustce, w tej ciszy. Też jest coś takiego, że coś musi się dziać. Serio? Czy można nie wysiedzieć? No tak, nie, nie, właśnie nie. Jest, masz właśnie przed chwil, w tej chwili masz dowód, że wysiadujesz. Wysiaduję. No wysiaduję, ale jest coś takiego. Czy nie? Wysiadujesz. Ale to wysiadywanie czasem jest tak dosyć trudne po prostu. Takie trudnawe właśnie. No chciałem tylko to powiedzieć, no, że po ja prostu wiem. Jakoś jest... Nie, czyli jest... tak naprawdę coś chyba zamieniliśmy tam. Nie, ja dam radę, ale zamieniliśmy chyba mikrofon. Czego dotyczy to wysiadywanie? Pustka jest. Świadomość jest. I w świadomości dzieje się to. Dzieje się umysł, który jest niespokojny. Natomiast ty mówisz, że to ja. Że to ja. Nie udaję. To myśli. Myśli się wysiadują. Taka jest natura, słuchajcie, umysłu, że się wierci cały czas. Myśli się wysiadują. Tak. One się wiercą cały czas. Wiercą się i cały czas są gdzieś zajęte. To jest na doświadczenie każdego człowieka. Tak. Trzeba zrobić coś tam. I najciekawsze jest to, że to wysiadywanie i te myśli, my myślimy, że jesteśmy właśnie tym. I że po prostu, słuchajcie, że jesteśmy tym, to mało, ale właśnie, że w zasadzie to te myśli powinny się uspokoić. Ale słuchajcie, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Umysł, przejawem umysłu, przejawem myślenia jest właśnie wiercenie się. Tak, ten typ tak ma. No po właśnie. Prostu. Tak. Natomiast pytanie jest takie, czy ja jestem właśnie tym wiercącym się mechanizmem? No nie jestem. Nie jestem tym. Nie jestem. Ja to widzę. Jestem świadkiem tego. Więc do tego świadka odpoczywamy. I teraz tak. Czasem odpoczywając do świadka, umysł się pobudza jeszcze bardziej. Po prostu jest tak wkurzony. O co tutaj chodzi w ogóle? Chcecie mnie tutaj w ogóle gdzieś wypchnąć? Chcecie mi coś powiedzieć, że mam się nie ruszać? No więc jest to wkurzające. I jest to czasem nudne na przykład też. Albo nienaturalne, bo to znamy, tak? Ten mechanizm znamy. Ale fajne jest to, że, no, że jakaś część ciebie dokładnie widzi klarownie, że no ale ja tym nie jestem. Więc jakby taki flashback cały czas, no ale ja nie jestem tym wierceniem się. To nie ja się wiercę. To nie ja się wiercę. Myśli się wiercą. I teraz tak, kiedy ja patrzę na wiercenie, kiedy będę patrzeć na wiercenie się, to ja w pewnym sensie to wiercenie wzmacniam. Jest taki mechanizm przedziwny, że jak ja na nie patrzę, to jest tego wiercenia jeszcze więcej. A ja was cały czas zapraszam do tego, by nie patrzeć tak specjalnie na to wiercenie, bo tam naprawdę jeszcze nic ciekawego nie ma. Zazwyczaj. Jest niepokój po prostu. Jest niepokój, jest takie poczucie nieciekawe wewnętrzne. Zapraszam was do tego, żebyście patrzyli na to, co jest przed tym wierceniem. I po prostu cały czas kierowali uwagę. I może być tak, że właśnie tak jak u ciebie czasem, że
będzie się to bardziej aktywizować, a potem będzie odpuszczać. Aktywizować, opuszczać. I wszystko dzieje się w tej pustce. My w wielu drogach mamy powiedziane, że tak naprawdę uspokoimy ten umysł siłą i że go wyciszymy. Że go wyciszymy. I względnie to się nawet pewnie udaje. Że względna cisza może się wydarzyć. Znaczy też można oszukać umysł na przykład, zająć się czymś innym po prostu. No na przykład, ale brzegu. Też umysł może tworzyć ciszę. Umysł też potrafi tworzyć ciszę, co jest niesamowitym zjawiskiem. No umysł naprawdę podsyła nam najróżniejsze sceny tylko po to, żeby nie zwolnić go z pracy. Cały czas coś działa, cały czas coś robi. Natomiast co to będzie za spokój, jeśli ten spokój jest wyprodukowany i jeśli ja muszę go robić cały czas, by go czuć? Jak dla mnie to jest niewola. To jest też część robienia, to jest spokój, który robię. Więc tak naprawdę on nie daje mi prawdziwego odpoczynku. Gdzieś on jest podszyty strachem. Bo ja wiem, że jak przestanę... Ja czuję się spokojnie, czuję się całkiem dobrze, ale jak wiem, że przestanę to robić, to wiem, co mnie czeka. Dobrze wiem, co mnie czeka. Więc cały czas robię, ale przeczuwam, że coś tu nie gra. To nie jest do końca to. Więc ludzie, którzy wiele lat temu medytowali, w pewnym momencie doszli do przekonania, no dobrze. To ja po prostu z tym wszystkim będę, niczego nie zmieniając. My mamy też taką ciekawą projekcję, w której wydaje nam się, że świadomość żąda, wymaga jakiegoś określonego doświadczenia. Że wymaga i żąda jakichś określonych scen w filmie. Konkretnych. I że my mamy te właściwe sceny odnaleźć. I w zasadzie to się wobec nich dobrze dostosować do nich. To jest kolejna pułapka umysłu. Tak, to jest fałsz. Fałsz to jest po prostu. To jest kolejna pułapka, w którą to jest dla nas zadanie właśnie. I to zadanie nie ma końca. Bo zawsze można będzie coś przeszlifować jeszcze. Dokładnie. Zawsze można będzie coś jeszcze ułożyć troszeczkę lepiej. Ułożyć, tak. Stąd ludzie, którzy medytowali już setki tysięcy lat temu być może, dochodzili do takiego przekonania wewnętrznego, bo sprawdzili to, tak jak wy to sprawdzacie. Spokój robiony już mnie tak bardzo nie interesuje. Nie daje mi tej pełnej satysfakcji. Nie daje mi tego pełnego odpoczynku. A co w tym momencie, w tej chwili, żeby nie było to żadnym konceptem, w tej chwili, w tym momencie obdarza nas tym doświadczeniem. Takim. Nie innym. Takim w 100%. Jak to? Czy macie, sprawdźcie u siebie, czy macie takie wyobrażenie w głowie, że to doświadczenie teraz jest niewystarczające. Jest w zasadzie do... Wiecie, to ono jest w ogóle nawet nieistotne. Istotne jest to coś, dokąd ja dojdę. Albo to, co przeczytałam, albo to, czego się dowiem. To jest istotne. Stąd ja tak naprawdę jakbym żyła półmartwa. W pewnym sensie jestem półmartwa. Nic nie czuję, co jest teraz. Nic. Ale mam cały czas po prostu ten punkt, że kiedyś będzie dobrze. Kiedyś będzie bardzo dobrze. Na pewno. Nie? I ja tam dojdę. Idę już tam całe życie. Czy ktoś doszedł? Mam takie momenty, o jest okej, okay, ale potem pojawia się kolejna myśl. No jest okej, okay, ale co dalej? To następny punkt na drodze. I cały czas to poszukiwanie. A w tym momencie, w tej chwili, gdybyśmy przyjęli za jedyną opcję
ten moment taki, jaki jest. W tym momencie 3/4 ludzi powinno wyjść. To nie dla mnie. W zasadzie tego typu rzeczy mnie niespecjalnie interesują. Ale w tym jest jakiś rodzaj magii, jakiś rodzaj prawdziwego spotkania. I drogi do wolności. Dlatego, że jak ja wytrzymam z tym momentem, takim jakim on jest, nie wybiegając do przodu, nie podpierając się przeszłością, nie żądając niczego, nie unikając niczego, to tak naprawdę jestem wolny. Jestem wolny od pamięci, od historii i jestem wolny od pragnienia, żeby było inaczej niż jest. Więc w takim spotkaniu to ta pamięć może przychodzić co jakiś czas w formie myśli, czy pragnienia mogą się również pojawiać w formie myśli również. Natomiast coś w nas temu nie ulega. Nie ulega pamięci i nie ulega przyszłości. Podkopywaniu tej chwili. I gdybyśmy taki stosunek mieli w naszym życiu cały czas, jak to by było? Coś się jeszcze pokazuje? Jakieś macie przebłyski? Czy chcielibyście się czymś podzielić? Czy kompletnie nie wiecie, o czym ja mówię? Tutaj to zapraszam. Bo naprawdę również jest bardzo dobry taki szczery stosunek, w których mówicie, słuchaj, ja naprawdę nie wiem, o czym ty mówisz. To jest w ogóle nie w zasięgu mojego doświadczenia kompletnie. Dajecie się uśpić? Czy boicie się? Czy nie ma nic do powiedzenia? Agnieszka. Ja powiem, bo mnie rozbawiło. To co jakiś czas przychodzi, a kiedy powiedziałaś o... Właśnie nie wiem, o czym powiedziałaś. A, że wszystko jest zrobione, że już nie trzeba się martwić, troskać, bo wszystko już jest zrobione. To ponieważ jakby mój umysł znowu ulega halucynacji, że choroba wraca, ponieważ odstawiłam leki jakiś czas temu, więc to tak rzeczywiście subtelnie robi halucynację i odciąga od tego, od świadomości, od tego bycia w tym pięknym stanie, który przecież znam. Ale tutaj niepokój, robić coś jest ważniejsze. I jak właśnie powiedziałeś, że nie trzeba się martwić o nic, to przyszła mi taka myśl, którą znam, którą po prostu lubię, bo daje mi ogromne ukojenie, że nawet moja śmierć już jest zrobiona. Ja naprawdę nie mam się o co martwić. Wszystko jest zrobione i choroba, i całe wyleczenie, to wszystko było zrobione. To, co jest, to jest, tak? To, co przeżywam, jest piękne, tak? Nie te okoliczności, które się dzieją, bo one się po prostu dzieją, ale to wszystko jest zrobione. I nie wiem, co będzie jako następny moment, tak? Natomiast ten spokój wciąż ze mną jest. I tylko po prostu wracać do tego, wracać. Dokładnie, tak jak nasza mantra, po prostu wracać do tego spojrzenia. Bo tam masz dostęp, bezpośredni dostęp do czegoś, co nie choruje.
Tak, tak, jest zdrowe, całkowicie, piękne. Nie choruje. Ale słuchajcie, życie jest chorobą. Życie jest umieraniem. Ciała cały czas. Te ciała są w procesie umierania. Są w procesie zmiany cały czas. Ja nie mówię, że to nie jest istotne. Nie chcę tego jakoś spychać w kąt, ale jeśli my, mając to ciało, jesteśmy w stanie poznać i zobaczyć, że tak naprawdę jesteśmy nieśmiertelnością, to jest jak to się w przedziwny sposób zaczyna coś takiego dziać, że ta choroba i śmierć naprawdę nie ma już aż takiego wielkiego znaczenia, jakie miało wcześniej i jakie ma dla przeciętnego człowieka. A te rzeczy, tak jak powiedziałeś, są zrobione. Nasza śmierć tego ciała na 100% przyjdzie. Na 100%. Dla ciała, owszem, i dla umysłu to ma duże znaczenie, tak? I on, ten umysł i ciało wobec tego reaguje. Natomiast w tym ciele mieszka nieśmiertelność. Nieustraszoność. Nieosobowość. I kiedy to ciało jest żywe i ciepłe i kiedy możemy się z tym skontaktować, to jest chyba największe błogosławieństwo, jakiego człowiek może doświadczyć. Więc to jest jak wygrany los na loterii tak naprawdę. I tego się trzymaj. Właśnie czuję, dlatego chciałam się podzielić. Tego każdy się trzymaj. Oddech, każdy oddech. Najpiękniejsze. Nic więcej nie ma znaczenia, co będzie do przodu, co było z tyłu, bo to już nieważne. Ten oddech, ten gest, ten ruch. No właśnie, tego nawet nie umiem nazwać, tak? Ja to nazwałam życie w zachwycie, bo nie wiem, jak to opisać po prostu. To się czuje od środka i po prostu przeżywaj to i bądź w tym i pokładaj w tym siebie. Wiele zmian już widziałaś, wiele przemian już widziałaś. Umysł znasz, proces odczuwania ciała znasz bardzo dobrze. I to jest w jakimś procesie cały czas. Ale mamy do czynienia też z wiecznością. Kiedy wieczność kontempluje samą siebie. I nie wie, ciało, umysł. A co? A jak? Gdzieś na jakimś poziomie prawdopodobnie część z was możemy się sobie, to jest jakieś kompletnie crazy, głupie podejście w ogóle. Może tak ktoś z was myśli. Natomiast to jest bardzo realne podejście. Wyobraźcie sobie taką nieustraszoność, że wobec choroby, wobec śmierci mamy taki po prostu stosunek i ona wobec trudnych doświadczeń, wobec problemów mamy taki stosunek. Czy to nie jest wspaniały stosunek? Takiej nieustraszoności i siły? I takiej siły, która nie wynika z walki, tylko po prostu jest samozakochaniem się w sobie. Jako świadomości. I tego nie dotyczy śmierć ani choroba w ogóle. Ciebie nie dotyczy śmierć ani choroba. I czasem mamy też tak, że gdzieś przeczuwamy to i że albo że rozumiemy to trochę. Nie, nie tyle, może nie. Rozumiemy to całkiem, przeczuwamy to, ale jest lęk, żeby w pełni za tym stanąć. I życie po prostu daje nam co chwilę mocniejsze doświadczenie, mocniejsze, czy jesteśmy w stanie za tym stanąć. I być może teraz jest taki czas, w którym po prostu stoisz za tym. I stój. Cała reszta przemija. I że w tym nawet się czasem pojawi strach, albo się pojawi dyskomfort, albo się pojawi jakiś rodzaj, wiesz, wewnętrznego drżenia. Jest reakcja. Nie musisz się tym też martwić.
że w jakimś sensie coś się w nas martwi, a coś się w ogóle nie martwi jednocześnie. To jest dziwne, prawda? I śmieszne. Jednocześnie się nie martwię. Podczas gdy się trochę martwię. Rozpuszczanie się do siebie i jak ci pomogły. Też bądźcie czujni na satsangu, bo czasem są takie zdania, które nas gdzieś bardziej wybudzają i każdy ma to inne zdanie czy inne słowo. I dla ciebie być może teraz to było to zdanie takie, wiesz, które podniosło jakiś impuls, żeby wziąć mikrofon, że to wszystko się już wydarzyło, już się tym nie znam, już się to wszystko wydarzyło. To znaczy, że to jest, że to zdanie, sformułowanie pracuje w tym momencie. Świadomość mówi do siebie w tym momencie. Ty do siebie mówisz. Ja do ciebie nie mówię, to ty mówisz do siebie. Mnie tu w ogóle nie ma. Mówisz do siebie właśnie tym zdaniem. Bo to zdanie jest potrzebne, żeby odprężyć się do tego jeszcze głębiej. Wszystko już zrobiłaś. Jeśli będziemy poprawiać, to będziemy poprawiać tylko materię, która i tak jest w formie, w fazie odchodzenia. Jest coś, co jest nienaprawialne, bo jest po prostu nie jest formą. Czasem się wydaje, że my mówimy o czymś, mówimy o nieśmiertelności, albo mówimy o nieustraszalności, o. Ja nawet nie wiem, czy my o tym rozmawiamy. To nie jest mówienie o. Mówienie o to jest mały fragment tego. Ale to jest bezpośrednie bycie i wskazywanie na to bezpośrednie bycie tym. I nawet jeśli w tej chwili nie odczuwacie tego w pełni, albo macie poczucie, że jest jakiś rodzaj takiego przymrużenia, zamglenia, nie martwcie się. To wcześniej czy później opada. I opada wobec słyszenia tych wiadomości. Wobec tej nowiny, że nie jestem tylko tym, na co patrzę. Że nie jestem tylko w doświadczeniu. Ale że jest coś, co jest wolne od doświadczeń. I nie jest to coś, co mogę zobaczyć, ale jest to coś, czym jestem. Jest coś takiego, że coś chcę mówić i coś nie chcę mówić. Ja przede wszystkim bardzo chciałam podziękować za tą medytację. Tobie i wam wszystkim. Bo stało się coś takiego, że przypłynęła jakaś taka niesamowita fala. Ciało się temu poddało i jakieś takie odblokowywanie bardzo. Taka siła po prostu, która zawładnęła ciałem. Tutaj okolice serca. Łopatka, cała szyja. I mówiłaś coś takiego, że jest świadomość jakby prześwietla. I to mi bardzo utkwiło w pamięci. Tak, jakieś uświadomienie takie głębokie przyszło, że to właśnie tak jest.
że to ciało jest prześwietlane. I poczułam taki straszny ból właśnie w tych okolicach. I poczułam, że to jest takie uzdrawianie. Jeszcze to jest taka łaska. Ja tego doświadczam. Czy to ciało doświadcza właśnie tego uzdrawiania. W zasadzie od momentu, kiedy zaczęłam chodzić na satsang, po prostu kręgosłup się odblokowuje jakoś intuicyjnie. Wracam do domu, kładę się na macie i to się dzieje. I za każdym razem jestem tym zadziwiona. Bo nawet nie wiedziałam, co tam w tym ciele się dzieje, co tam jest. I po prostu jestem tym zadziwiona, a jednocześnie jest takie doświadczanie. To wszystko dzieje się w świadomości. Ja nawet trudno o tym do końca powiedzieć. To jest niesamowite, że nie wiem, jakoś pierwszy raz też to tak w taki sposób chyba skojarzyłam, że w momencie, kiedy coś w nas kontaktuje się pustką, kiedy pustka jest w rezonansie sama ze sobą, że kiedy pustka jest w rezonansie sama ze sobą, to musi i ma wpływ na to ciało fizyczne. W postaci, na teraz powiedziałaś, w postaci takiego otulenia, czy w postaci takiej łaski. To jest istota satsangu. Bo można satsang też zainterpretować, i niektórzy to robią w taki sposób, że jest to zrozumienie, koniec, kropka, nic więcej się nie dzieje. Słuchajcie, to jest początek. To jest początek drogi, w którym rozumiemy rzeczy i tyle. Ale to jest nawet poza umysłem, bo... To jest poza umysłem. Bo gdybym ja nawet chciała temu przeciwdziałać, to się nie da, bo ciało się tak układa, że... To jest ogromna siła. To ma ten wymiar i aspekt w jakiś sposób uzdrawiający. Uzdrawiający również to ciało, ale znowu umysł w takim razie już tutaj kupuje. No dobra, to już powinna być dawno zdrowa. Wszystko i tak dalej. Zupełnie nie na tych zasadach. Ale ja nawet... Zupełnie nie na tych zasadach. To jest raczej taka głęboka, dogłębna relaksacja wreszcie tego organizmu, który był cały czas w fazie czujności i lęku. Tak. Nasz organizm jest niemalże cały czas w fazie takiej, wręcz zwierzęcej, która jest po prostu czuwaniem i lękiem. Natomiast tutaj dotykasz takiego czegoś i wiesz, że to cię wypełnia od środka. To nie jest jakaś fala zewnętrzna, to cię wypełnia od środka, gdzie to się wszystko zaczyna odprężać i zlewać. Tak, ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna. I teraz pytanie, widzicie, umysł, wiecie co zrobi, bądźcie na to gotowi. W takich sytuacjach umysł przyczepia się do tego doświadczenia. Do tego doświadczenia jedności, do tego doświadczenia ulgi, do tego doświadczenia jakiejś błogości. Umysł to zrobi na 100%. Bo to może w jakiś sposób jeszcze jako doświadczenie wykorzystać i powiedzieć, że dobrze, to w takim razie już wiemy, tędy idziemy, tędy. Natomiast to jest efekt kontaktu z samym sobą, z dotknięciem tej istoty. Po prostu kiedy dotykamy tego miejsca, które jest totalnie wolne,
które jest przezroczyste, które jest nietknięte, które jest nienaruszalne, to ma taki wpływ na ciało. I wyobraźcie sobie, jeśli ma to wpływ na to ciało, ono ma wpływ na wszystkie ciała dookoła. Jak jedno ciało w pewnym sensie rozluźnia się do tego, to wszyscy wy tutaj na jakimś poziomie również to odczuwacie. Na jakimś poziomie jedni są bardziej tutaj wrażliwi, inni mniej, ale jakiś rodzaj odprężenia zachodzi. I w ten sam sposób, jeśli wszyscy bylibyśmy tutaj cały czas, aby było głośno, 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 to również to by nam się udzielało taki stan, udzielałby nam się trochę. Natomiast my wszyscy tutaj patrzymy w tym kierunku, tylko nie pomylcie istoty sprawy. Istotą jest spojrzenie i dotknięcie tego, czym naprawdę jesteśmy. Cały czas, w tej chwili, zawsze. I to z tego kontaktu biorą się te fale błogości, bierze się uzdrowienie, bierze się radość, bierze się spontaniczność, bierze się swobodna ekspresja, czy bierze się po prostu jakiegoś rodzaju uwolnienie. A nie tak, że te rzeczy po prostu są istotą. Te rzeczy znacie ze swojego doświadczenia, one się zmieniają. Nawet ta fala przepiękna przechodzi, potem przychodzi inna fala, potem przychodzi kolejne doświadczenie. Więc my wiemy, że te rzeczy się zmieniały zawsze. Natomiast coś się nie zmienia. Coś po prostu jest. I taki jest efekt takiego spotkania w medytacji, kiedy idziemy i wskazujemy. Zobacz. I coś w nas klika. Aha, zobacz. Aha, zobacz, już tym jesteś. Już. I są też pewnie różne fazy odprężania się do tego. Najpierw jest to takie intelektualne, aha, tak. Potem to intelektualne tak również jest trochę głębsze. Ono się rozszerza, 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 ale ono przechodzi również na ciało. To tak przechodzi na ciało. Jest formą niebronienia się, jest formą niewyrzucania, jest formą nieuciekania od doświadczenia, jest formą w jakimś sensie otwartości. Jest formą przyzwolenia również, by przez to ciało przechodziły różne doświadczenia. Jest nieuciekaniem. Tak, i jest też coś takiego, że czuję właśnie taką większą radość, taką swobodę, ale też bardzo dużo uwalnia się emocji różnych. Bardzo, bardzo to już długo trwa. I to też jest normalne, bądźcie na to gotowi. Dlatego, że jak pewne rzeczy były schowane i zepchnięte, poupychane, a każdy z nas taki trening dostał, każdy, bez wyjątku, to kiedy nie ma już tej ochrony takiej, kiedy trochę poluzowały się te nasze zbroje, one się troszeczkę już poluzowały, to bądźcie też gotowi, że właśnie różnego rodzaju rzeczy mogą wychodzić. Teraz tak, jeden zobaczy, że coś wychodzi, wola Boga, do widzenia. W satsang nie, no, nigdy. Wielu być może ucieknie, a wy możecie zostać z tym. Ale też bardzo, bardzo już teraz może, chociaż też z dużym natężeniem przychodzi umysł i po prostu targa mnie całymi dniami, że kompletnie zapominam o wszystkim. To jest taka ustawka z jednej strony, tak jakby oczyszczenie, a z drugiej strony też jest też bardzo, bądźcie bardzo na to gotowi. Też bądźcie na to gotowi. Bądźcie na gotowi, że umysł po prostu w ten sposób będzie odreagowywał ten tak, za tym czas. Jest wielki strach właśnie taka ustawka. I to jest też uniwersalne doświadczenie wielu z nas. Na początku tak jest, że wpadamy i wypadamy, wpadamy i wypadamy. Czasem jest takie odpuszczenie, kompletna relaksacja i potem ni stąd, ni zowąd, nie wiadomo czemu, tak jak mówisz, ten atak umysłu jest po prostu horrendalny. A potem znowu coś puszcza. Natomiast to się uspokoi. To się uspokoi. Natomiast jeśli mamy jakieś roszczenie i oczekiwanie, że po prostu to powinno być ciach, ciach, załatwione, natychmiast,
No to nie jest chyba dobre. Nie będzie służyło nam to podejście. Lepiej być po prostu przytomnym teraz i nie opuszczać tego teraz nigdy. Znaczy, nawet jak ja siedzę w tych takich koszmarach, te koszmary zabierają, to później jakoś jest przebudzenie i taka świadomość, że coś to widzi, że to była rejestracja tego. Ale ostre to jest bardzo. Ostre? Tak. To jest też tak, że kiedy przychodzimy na satsang, albo pierwszy raz słyszymy o dwajcie, o satsangu, o non-duality, pierwsze w ogóle, słuchajcie, informacje w internecie czy gdzieś. To jest w ogóle takie wow, super. No, a jeszcze w ogóle mówią, że w zasadzie to od razu. W zasadzie jest to droga bez drogi. I w zasadzie mówią, że już i że to jest jakoś tak szybko. I też mówią, że w zasadzie to jest już dla dojrzałych. Więc może w zasadzie te wszystkie rzeczy pozostałe ominę i pójdę tam. I pierwsze satsangi, no tak. No tak. Natomiast tutaj ceną za naszą wolność jest wszystko. I to jest też pojawia się taka bezradność po prostu, że nie można nic zrobić. No tak sobie coś postanowię, że... To, ale ty nie masz nic robić, życie to za ciebie znaczy robi. Tak, ale po prostu to jest takie właśnie, że staje się w tym już. Że? Że życie nam przynosi różne rzeczy takie, że nie ma wyjścia po prostu. Ja miałam w sobie takie poczucie, nie wiem czy wam ono również towarzyszy, że jeśli tutaj jest coś do dowiedzenia się, czy do sprawdzenia, do zbadania, to trzeba to zrobić do końca. Jeśli tam jest jakieś to oświecenie, o którym oni mówią w książce i tak dalej, jeśli to jest, to ja to sprawdzę do końca. I uwierzcie, że tu są wszystkie narzędzia do tego. Po prostu tak jak powiedziałam, karty są na stole. Wszystkie karty są na stole. Nie ma żadnych ukrytych kart. Nie ma niczego ukrytego, czego mistrzowie, nauczyciele i tak dalej nie chcą wam powiedzieć. Wszystko jest otwarte. Natomiast jest jedna rzecz, której może nie wiecie, że nikt tego za was nie zrobi. Jak będziecie, pewne rzeczy będą odpadać, to będą odpadać w was. Będziecie się rozstawać z niektórymi przyzwyczajeniami, nie z pracą, ale one będą odpadały same. I jeśli jest takie pragnienie waszego serca, żeby naprawdę się w tym rozsiąść, w tym obudzeniu się rozsiąść, to tak się będzie musiało wydarzyć. Po prostu, jeśli takie jest pragnienie. Natomiast też, uwaga, nie próbujcie tego pragnienia w jakiś specjalny sposób, słuchajcie, zagrzewać, jakoś go sterować nim, bo to też jest jakiś taki umysłowy trik, który może nas w tej chwili od tej obecnej swobody zabrać. To, o czym ja mówię, naprawdę jest w jakimś sensie jest proste, natomiast umysł nie lubi prostoty. Nie lubi prostoty, nie lubi. Nie lubi też tej swobody, bo jest przyzwyczajony do działania. Natomiast jak poznacie tą prostotę, rozsiądziecie się w niej, to ten umysł, który wydawał się neurotyczny i nieprzyjemny, będzie tej prostoty sługą i wyrazem. Natomiast wymaga to jakby sprowadzania siebie do tej prostoty w pewnym sensie. W jaki sposób mogę to zrobić? Dzieje mi się teraz trudne doświadczenie, powiedzmy. Coś trudnego się dzieje. Od czego zaczynamy? Jaki macie pomysł? Udawanie, że tego nie ma? Albo zamiany na przykład. Zamiany tego w coś przyjemnego. Albo tak jak powiedziałeś, patrzenie na to.
w jaki sposób patrzę, będę na to patrzeć. Jeśli będę patrzeć na to w bardzo dużym zainteresowaniu, ale już z tym jesteś. Ale już z tym jesteś, prawda? Poczekajcie, bo za dużo wątków. Czy możesz zrobić, żeby być w tym więcej? To w jaki sposób otulasz? Mam pustkę teraz. A słychać mnie bez mikrofonu? Weź mikrofon, bo nagrywa dobra. Się. A, dobra, okej. Okay. Powtórzyć? Nie, poczekaj. Wiecie, bo to też jest ciekawe. Mi się wydaje, że ty wiesz, o co chodzi. To też jest ciekawe, że mówimy otulić to uwagą. Ale to jest zabieg słowny tylko. To jest tylko zabieg słowny. To nie jest jakieś takie wejście, ja teraz to zrobię, aha, no i wreszcie jest dobrze. Wydaje mi się, nie otulam to uwagą. To jest tak, że jest to część w tej chwili procesu, część tego momentu. Nie uciekam przed nią, nie karmię jej jednocześnie. Jeśli zacznę na to patrzeć, to do niektórych z was o tym mówię, jeśli zacznę na to patrzeć bardzo tak konkretnie, to tak naprawdę będę czuć prawie wyłącznie to doświadczenie. Natomiast to nie jest wszystko na ten moment. Tak, ale patrzę na to z szerokiej perspektywy. Dokładnie. W sensie ten subtelna uwaga, to jest jakby nie poświęcam całej swojej uwagi temu, tylko daję ten... Ukocham to po prostu, jak wcześniej było tutaj mówione. Ale pozwalam temu odejść. Okej, jesteś w porządku. I cześć. Pozwalasz temu być. To cześć. W sensie, tak, być, czy to zależy, co będzie chciało jakby. Nie forsuję, nie prowadzę tego, jakby poddaję się temu, co jest. I staram się po prostu pamiętać o tym, że jestem tutaj, że jestem czymś szerszym, że jestem czymś większym. A w jaki sposób się starać pamiętać, że jesteś czymś szerszym? Że nie muszę się starać. Czy pamiętać o tym, że nie muszę się starać na przykład. Super. Bardzo fajnie. To jest też jakby... Bardzo fajnie. Nie ma reguły. Słyszeliście? Tak rozumiecie o czym... Jak masz na imię? Radek, rozumiecie? W jaki sposób się staram? W taki sposób, że się nie staram. W przerwie powiedzieliśmy też coś tak w rozmowie, że przebudzenie jest... zrozumieniem, że wszystko jest w doskonałym porządku. I to jest dla mnie też takie ważne stwierdzenie, które wcześniej chciałem gdzieś tu wyrazić. Czyli po prostu patrzę na to, jest w porządku. I pozwalam temu odejść w momencie, kiedy to będzie chciało. Czyli tak naprawdę nic nie robisz. Tak. No, zalecam. Mógłbym nic nie powiedzieć w tym zalecam momencie. Zalecam nic nie robienie. Tak. No mógłbym nic nie powiedzieć w tym momencie, no ale czasem jednak... Ale czasem jednak, no widać, jesteśmy po to, żeby rozmawiać tutaj, bo jeszcze... Dobra, to tyle. Ale widzicie, jaki to jest triki? Czujecie, jakie to jest triki? Dlatego się boicie wziąć mikrofon. Dlatego część z was nie chce wziąć mikrofonu do ręki, a ja was zapraszam do tego. Weź mikrofon i zacznij ze mną rozmawiać. O świadomości. Okay. Ja nie chcę rozmawiać, ale jakoś tak wyszło. Znaczy, bo w ogóle jestem pierwszy raz i dla mnie to jest wszystko takie, znaczy coś tam liznęłam, jak to się mówi, przez szybę, przez ekran. Z tym nierobieniem, to znaczy, bo tutaj ja to tak czuję, że jeżeli coś się dzieje, takiego, czego nie chcemy, i mnie to pochłania bardzo. Ja po prostu nie pamiętam, kim jestem i nie widzę tego i po prostu wszystko idzie w łeb. To znaczy idę za tym. Nie jestem w stanie właśnie się zatrzymać, jakby spojrzeć i niech się dzieje wola nieba. Po prostu to nie jest na tym etapie może. Tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem. Wszystko, co powiedziałeś, zgadza się pod jednym warunkiem.
że wierzysz, że jesteś tym bohaterem właśnie. Wierzę, właśnie o to chodzi. Dokładnie, że... a chciałabyś przyjrzeć się temu trochę głębiej? Jeśli wierzymy, że jesteśmy tym bohaterem i słuchajcie, to dotyczy niemal każdego tutaj z nas. Każdego. Mirek powiedział, że każdego. Więc każdego to dotyczy. Wiecie, o czym mówię? Jeśli ja uznam siebie za siebie, właśnie to coś, co trochę to czuję, trochę tego nie czuję, jestem gdzieś w ogóle, liznęłam tylko to, albo w zasadzie to już naprawdę wiem prawie wszystko, ale tego jednego kawałka mi brakuje, tam ten 1%, jak w zasadzie ten 1% się gdzieś rozpuści, to w zasadzie już jestem blisko. Więc czego to wszystko dotyczy? To są wszystko rzeczy, które dotyczą uwarunkowania, dotyczą umysłu. I ten umysł ma to do siebie, że właśnie w taki sposób interpretuje cały czas rzeczywistość. To jest tak, jakby mieć GPS, a ten GPS cały czas odnosi się do tego, gdzie jest. No dobra, skręć w prawo, skręć w lewo, jesteś tutaj i tak dalej, i tak dalej. Przychodzisz na satsang, tutaj są zaawansowani jacyś adepci w ogóle, weterani i inni. I też świeżaki, masz poczucie, no tu jest głęboko. Wiesz co? Prawda jest taka, że jesteśmy wszyscy tacy sami. Dosłownie. I teraz tak, ty mówisz, że liznęłaś, a ktoś powie, że jest w tych 90% i wasze doświadczenie w zasadzie będzie podobne. Bo i tu jest podsumowanie umysłu. Jest tak naprawdę odnoszenie się umysłowe. Jest tak naprawdę, ja jestem ciałem i ja jestem umysłem. Ja jestem tym czymś, co tak naprawdę sobie z tym życiem radzi. Ja jestem tym czymś, co ma coś tutaj zrobić jeszcze, co ma się odpowiednio zachować i co więcej, ma odpowiednią wiedzę posiąść. Mądrą. Ma się przebudzić, co więcej. To coś ma się przebudzić. I to jest prawdopodobnie uniwersalna rzecz, która dotyczy, Mirek powiedział, każdego z nas. Każdego. I teraz jak my się do tej sprawy możemy zabrać? Syzyfowa praca jest taka. Ten właśnie impuls, który właśnie dopiero co liznął kawałek, ale nie wie jeszcze co z czym jeść tutaj, to właśnie to ma się dowiedzieć, wszystkiego na ten temat, ma wiedzieć jak się zachowywać, ma wiedzieć jak to jest z tym całym przebudzeniem, ma wiedzieć jak coś z tym całym życiem i tak dalej, i tak dalej. Więc to wyrusza w podróż i będzie chciało tę całą wiedzę posiąść. I wiesz co? Milionami lat może tak iść. Bo on tylko to zna. Gromadzenie informacji, gromadzenie doświadczeń, pomnażanie doświadczeń w taki sposób. Natomiast jest pewna droga wyjścia. I dla szaleńców. Jest pewien sposób wyjścia z tego. Załóżmy wszyscy, że to się będzie dalej działo. Okay? Załóżmy, że się to będzie dalej działo. To liźnięcie, pomnażanie wiedzy, gromadzenie doświadczeń, dojrzewanie, zdobywanie mądrości. Załóżmy, że się to dalej dzieje. Natomiast wtedy, kiedy to się dzieje, czyli teraz, w tym momencie, zapytaj siebie, kto jest świadkiem tego doświadczenia? Kto jest świadkiem tego liźnięcia? Co oświetla tego rodzaju stwierdzenie nawet? Co daje życie temu stwierdzeniu? Skąd to stwierdzenie przychodzi? Jeśli nie wiesz skąd w tej chwili, to zrobimy inaczej. Cisza na chwilę. Cisza. Cisza. Zaczekamy na myśl. Czekamy. Ręka do góry, jak już przyjdzie. Wszyscy. Okej. Okay. Jeszcze jest, czy zniknęła? Jest, czy zniknęła? Zniknęła?
Znika. Okej. Okay. Czekamy na następną. Jest? Ręka do góry, jak przyjdzie. Coś tam jest. Mm-hmm. I teraz tak. Był moment, w którym nie było myśli. Jest chwila, w której jest. Czy wtedy, kiedy myśl jest, to znika to podłoże, w którym jest? Nie. Nie znika. I bywa tak, że nie jest. Nie jest i jest. To są takie modulacje, które się cały czas dzieją. Natomiast jest wspólne podłoże. Świadomość oświetlająca tego rodzaju myśli. Gdzie ona jest? Jak daleko stąd jest to? To, skąd myśl przyszła, jak daleko to jest? Czy można powiedzieć, w którym to jest miejscu? Nie. Nie. Nie można tego zdiagnozować, nie można tego stwierdzić, gdzie to jest. Nie. Czasami wydaje mi się, że już wiem, ale oczywiście wchodzi w to umysł, podważa. Więc niech ci, niech się nie chce wydawać, słuchajcie, niech się nam nie chce wydawać, niech się nam nie chce cokolwiek wiedzieć, bo kiedy wiemy, to tak naprawdę nic nie wiemy. Właśnie. Prawdziwą wiedzą jest tego rodzaju spojrzenie, w którym nie musisz nic mówić, bo wiesz. A później za jakiś czas mówienie również nie będzie stało w przeszkodzie. Zauważcie, jak myśl przychodzi, to skąd ona przychodzi? Gdzie ona mieszka? Z przestrzeni jakiejś. Ale no. Masz do niej dostęp, czy nie? Czy do przestrzeni, tak. Dokładnie. Mhm. Czyli to jest gdzieś, nie jest to chyba gdzieś daleko. Mhm. Czy jest jakikolwiek tam dystans pomiędzy tobą a tym, skąd przyszło? Czy możesz powiedzieć, że to mi się w tej chwili pokazało? I teraz kolejna rzecz. Jakie to ma cechy, to coś? Czy jest utkane z myśli? Nie jest. Słuchajcie, tego rodzaju sprawdzenia, które robimy w tej chwili, to są najważniejsze momenty być może waszego życia. I najważniejsze jest, żeby tylko nie zwiać w tych momentach. Nie ma cech myśli. Czy ma cechy osobowe? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie ma cech osobowych. Nie mogłaby mieć chyba, bo osobowe cechy pojawiają się w tym, co je oświetla, czyż nie? I nie są one non-stop chyba. A to, coś im daje życie, co je oświetla, czy to ma koniec? Czy na przykład jak to spotkanie się skończy, to czy świadomość się skończy? Nie, bo... Kiedyś tak analizowałam umysłowo właśnie jakieś tam, popatrzyłam wstecz na swoje życie i właśnie doszłam do jakiegoś takiego, powiedzmy w cudzysłowie, przemyślenia, że cały czas coś jest jednak. Jakby takie... No, dokładnie. No dokładnie. Dosłownie widziałam to nawet. A teraz że jest? Doświadczenia były niesamowicie różne, przeróżne przez tyle lat. A cały czas ale coś cały jest. Czas coś, czyli ja jestem. I jakby teraz nawet, jest? Tak. I wiesz, jakiego rodzaju to jest kwestia? Jest kwestia wytrzymywania z tym, co ty w tej chwili mówisz. Nawet nie tyle mówienia o tym, ale po prostu
nieunikania tego widzenia i tego wglądu. Ale to jest chyba najtrudniejsze. Prawdopodobnie na jakiś czas. W takim normalnym życiu, bo tutaj to jest troszkę inaczej, nie? Nie wiesz w normalne życie. Znaczy żyję. Nie wiesz w normalne życie. Nie ma normalnego życia. Słuchajcie, nam się, wiecie co, nam się pokręciło tak. Wszystko. Może, wszystko mamy odwrotnie. Nam się wydaje, że normalne życie tak. Jest, a tego nie ma. Nie, no, bo podczas człowiek... gdy to jest cały czas, a normalne życie jest na chwilę. Czy to nie jest szaleństwo? No jest, jest. To jest kompletne szaleństwo, więc odwróćmy to szaleństwo. No. Odwróćmy to szaleństwo, ja wiem, po że prostu. Umysł, tak, tak, to takie więc nie kupuj tego normalnego życia. Nie kupujcie tego normalnego życia, bo kupujemy wtedy iluzję. Znaczy, to jest trochę śmieszne, trochę to jest śmieszne, że chodzimy do pracy, coś tam wykonujemy, jakieś czynności i to jest jakaś taka iluzja niepoważna, czy coś tam, nienormalne życie. O, nie? W ten sposób. Ale wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Rozsiądźcie się w tym widzeniu. Rozsiądźcie się w tym ja jestem, w tym. I nie uciekajcie przez jakiś czas przed tym wyglądem. Po prostu czasem to jest tak, że aż się coś w nas będzie wyrywać, no to, że to jest, mówicie, że to jest najtrudniejsze, najtrudniejsze, aż mnie skręca, żeby stąd wyjść. Jest. I jest to w ogóle wkurzające. Potem na mnie przenosicie tą złość w ogóle często jeszcze, że to kurczę, to przez nią. Ja się tak źle czuję w ogóle. Niektórzy do mnie mówią, że ty jesteś taka zimna, jesteś taka odległa, jesteś taka niedostępna i różnego rodzaju rzeczy. Dlaczego? Bo umysł tego nienawidzi, on się tego boi. No medytacja była straszna. Wreszcie jakieś mięso. Wreszcie zaczynamy gadać. Straszna nie, była. Naprawdę. Dla części z nas była straszna. No. Ale przyjdzie taki czas, ja nie wiem kiedy, kiedy to będzie dla ciebie, wiesz, jak co, jak najlepsza kołyska, kiedy będzie to dla ciebie jako słowa ukołysania i uspokojenia największe. Będzie to jednosekundowe sprowadzenie się naprawdę do siebie. No moje marzenie. Ale to się nie dzieje i nie wydarzy się, jeśli uciekniecie z tego krzesła, tak? Dlatego nie chcecie tu przychodzić na przykład. Nie chcecie czasem ze mną rozmawiać, bo a nóż? Nóż coś tam się poruszy? Więc przekierujmy to spojrzenie. Jest coś, ja jestem cały czas. Czy znaczy to nie ja to jest przeczuwam. Są takie momenty, że coś jest takiego... Ale naprawdę chcesz w to wierzyć, że tylko to przeczuwasz? Nie chcę w to wierzyć. Ja... To użyj takiego języka, użyj takiego sformułowania i wszyscy przestańcie się pieścić z tym. Użyjcie takiego języka i takiego sformułowania, które nie będzie z lęku. Jest ja jestem, zobaczyłaś ja jestem i wiesz, że jest cały czas. Masz do niego dostęp. Ty co więcej, ty nim jesteś. To ty jesteś jestem. I to jestem, to jesteś ty. A to ciało i umysł to jest nieprawda, tak jak powiedzieliśmy, albo prawda chwilowa. I dlaczego myślicie, że mistrzowie, dlaczego myślicie, że oni poczuli ulgę? Tak jak wy czasem czujecie tu na stacjach. Dlaczego? Czy dlatego, że właśnie to ja jest tak niesamowite, wspaniałe, że po prostu jest oświecone w ogóle? To jest niemożliwe, żeby ja był oświecony. Umysł niemożliwe jest, żeby był oświecony w ten sposób, jeśli siebie odseparowuje od całości. Jeśli siebie widzi w kontekście oddzielenia, to jest po prostu niemożliwe. Natomiast możemy to sprowadzić jeszcze do takiego buddyjskiego stwierdzenia, że jest tylko jeden umysł, a ten jeden umysł to jest świadomość. I to nie jest pojedyncze. Ja wiem, ja jestem taka. Ja mam tak, słuchajcie, ja to się chyba nigdy nie przebudzę. A ja to się już przebudziłam. Zobaczyć tą grę umysłu po prostu. I nie płynąć za nią, za tą grą umysłu. I stanąć po prostu za ja jestem. I to nie chcę, żebyście stawali, wiecie, na modłę taką takiej przemocy w tym nawet, tylko na modłę po prostu stanięcia za swoim wglądem.
I to się będzie umacniać z satsangiem. Jeśli nie będziemy, im mniej będziemy uciekać, to będzie się umacniało samo. Mm-hmm. Tak, to tutaj no jest prawda w tym wszystkim fakt, ale no są te momenty takie zapominania czy zasypiania. No i potem też jakby to obudzenie się z tego, to jest takie właśnie później też poczucie winy, takie obwinianie się za to, że o kurczę, zapomniałam o sobie, wpadłam w ten sen. I tutaj no też trochę jakby no, ale to czasu poczucie upłynęło, żeby... Zostawcie to. Ja zostawcie wiem, no, zostawcie, ale... Ale to poczucie obwiniania, to co to jest? Znowu, co to jest to obwinianie? Jaka jest tutaj w ogóle, jakie jest tutaj życie? Jakie jest życie w tym obwinianiu? Jaka jest tam prawda? Ile tam jest prawdy w tym poczuciu winy związanym ale z tym, to że jest właśnie... takie nie ma tam przeległe, nic. Że... Ale tam nie ma nic, więc ty te mówisz takie przeległe, ja ci nie wierzę. Coś w tobie trochę chce w to wierzyć jeszcze. Odmów sobie znaczy, tej wiary. Znaczy, jak się łapię na tym, jak widzę to, zauważę, że jakiś taki poszedł, taka myśl poszła, no to faktycznie, mówię, matko, co to było, nie? To takie jakieś sztuczne, nieprawdziwe. Ale nie ma, ale to było, sama powiedziałaś. No, było, no, nie no, ma. Było, było. Nie ma. Nie ma. Koniec. Tylko, że znowu następnym razem? Nie ma następnego razu. Zadziewa się. Za parę godzin to samo. Nie, nie ty mówisz mi tylko to, co będzie z nawyku. Nie idź tędy. Nie idź tędy, bo kupisz to i będzie twoje życie właśnie pod dyktando tego. Mm-hmm. Nie idź to, że tak było całe lata być może, to nie znaczy, że teraz też tak będzie. Mm-hmm. Ani nie kupuj tej przeszłości, bo ona się już właśnie skończyła. Dlatego się nazywa przeszłością. Tak. Bo jej tutaj już po prostu nie ma. Aha. Nie ma jej. I tak samo przyszłość. Ja nie wiem, co będzie. Jeśli mówisz mi, że będzie tak, jak to zawsze było, to mi mówisz w zasadzie o przeszłości, której nie ma. Trzymajcie się tego, ja jestem po prostu. Jestem. I bez tych słów jestem, okej? Okay? Skąd wszystko przychodzi i dokąd wszystko znika. To jest jakby tylko i wyłącznie odwrócenie perspektywy. Dalej ja dziękuję. Na teraz. I to odwrócenie perspektywy to nie jest, że ja wiem właśnie, jak odwróciłam tę perspektywę i to jest teraz tak, tak i czy tak. Ja nic tu nie wiem. Ja nic nie mówię na ten temat. Perspektywa się odwróciła. Nie ma nic ważniejszego i nie ma nic, co ci może dać więcej wolności niż to. I więcej swobody, i więcej szczęścia. Nic z tym się nie da porównać. Wierzę ci na słowo. Bo ja nawet tego nie chciałam. Tak też się zdarza. Jak się tak człowiek naogląda, czego ludzie chcą i do czego dążą i tam tak. No zobaczymy, co się będzie działo. No zobaczymy. Jeszcze, kochani, no zobaczymy. Dziękuję przede wszystkim za spotkanie, że mogłam przyjechać. Dziękuję. Dziękuję. No to teraz weterani walk o oświecenie. ubu dubu, niech żyje prezes klubu. Nie no, wiesz, no, życie to jest taka śmiertelna choroba. Życie.
życie to jest taka śmiertelna choroba. Przenoszona drogą płciową. No i taką ładną sentencję ostatnio umieściłaś na Facebooku. Satsang przed śmiercią albo w czasie śmierci. Jakby to było ten satsang w czasie śmierci, co by z tego wszystkiego zostało, prawda? Takie nachodziły mnie ostatnio myśli. No wiesz, Andrzej, takie szczechasja, no fajnie. Jeszcze 16 lat tak mniej więcej i koniec tego wszystkiego. I co tutaj dużo nad tym deliberować, jak tak może być albo nie będzie, wszystko jedno. W każdym bądź razie, nawiązując do sedna, wiesz, najtrudniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że człowiek ciągle jeszcze oczekuje, że coś tam tak pstryknie i to będzie takie końcowe, taki wiesz, światełko się zapali i wszystko będzie, już wszystko będzie ok. To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. Tak, ale i wielcy wysłannicy świadomości, Budda i Chrystus, przyszli i stwierdzili to samo. Na tej ziemi jest życie i śmierć, choroby, umieranie, cierpienie. Tak. Jeden z nich stwierdził to samo i drugi twierdził to samo. Natomiast my mamy tutaj oczekiwanie jakieś, słuchajcie, że to jakieś wakacje. Że przyjechaliśmy tu na wakacje, w ogóle, że mamy mieć wakacje. Jeszcze cały czas jesteśmy do tej pory, niektórzy są zdziwieni, że ich nie ma. Czy nie? Nie jesteście zdziwieni? Czy albo takie pretensje, mama, tata, dlaczego w zasadzie tych... To przez mamę nie mam tych wakacji tak naprawdę. Przez żonę nie mam tych wakacji tak naprawdę. Przez moje uwarunkowanie tych wakacji nie mam. Albo jeszcze mam to do zrobienia, więc tych wakacji nie mam tak naprawdę. Więc ja czekam na te wakacje. Ale nasze doświadczenie do tej pory, jak sobie tak wprawdzie staniemy przez chwilę, już jest nam w stanie chyba odpowiedzieć na to pytanie... Dosyć jasno, że tutaj cały czas jest jakaś zmiana. Że tutaj cały czas doświadczenia się mienią i one są raz przyjemne i raz są nieprzyjemne. Tak. Że ból jest czasem nieunikniony, że starość jest nieunikniona, że choroby są nieunikniona. Że śmierć jest nieunikniona. Że śmierć jest nieunikniona. I to jest jakby stanięcie w prawdzie, a gdzieś nasz umysł gdzieś sobie słuchajcie, wymyślił, że tego ominie. Niektórym się wydaje, że śmierć ich ominie fizyczna. No raczej nie ominie. Prawdopodobnie, chociaż no różne teraz się dzieją rzeczy, że można pewnie przedłużać będzie życie, kto wie, ale... Można mózg wymienić. Ale koniec końców, jakby to jest takie, słuchajcie, stanięcie z twarzą w twarz z tym, co jest. I nie ucieknięcie przed tym, co widzimy. Natomiast i Budda, i Chrystus, i wielu innych przed nim i po nim mówili, że nawet wtedy, kiedy to doświadczanie się dzieje i ono jest i cielesne, i ono jest umysłowe, i ono jest czasem trudne, czasem jest fantastyczne, czasem jest niebiańskie, czasem jest przepiękne, że jest droga wyjścia z tego, że jest droga przekroczenia tego doświadczenia, że naprawdę jest droga wyjścia i ta droga wyjścia to jest to, co my robimy tutaj, teraz. Ta droga wyjścia nie oznacza, że nasze doświadczenia na żądanie stają się właśnie takie. Że one na żądanie właśnie, słuchajcie, od tej pory wszystko jest cudnie. Dobrze, to ja może powiem o sobie, to może jakoś częściowo was w jakimś sensie też uspokoi. Słuchajcie, moje doświadczanie, moje życie wcale nie jest takie łatwe. Naprawdę nie jest usłane tylko różami. Doświadczenia moich nauczycieli również nie jest usłane tylko różami. Doświadczenia są dokładnie też takie jak wasze. Przychodzą łatwiejsze, przychodzą trudniejsze, przychodzą nie wiem, swobodne, mniej swobodne, zwyczajne. Natomiast różnimy się częściowo, być może tylko tym, że ja po prostu nie kłócę się z tym. Biorę trud, biorę nudę, biorę bierność, biorę złość, biorę emocje, biorę radość, biorę smutek, biorę wszystko, rozczarowanie. Biorę to.
Nie żądam od życia czegoś innego. Nie żądam. I jednocześnie w czasie, kiedy te rzeczy, które są brane, ja nawet ich nie biorę, no bo one się nie mogą po prostu nie wydarzać. Coś w środku kiedyś kliknęło, i być może klikało przez jakiś czas, ale opadło głębiej niż mi się wydawało, że można. Do tego, że wiem, że te wszystkie doświadczenia są przejściowe, że one mijają. I że ja nie jestem tylko w doświadczeniu. Że jest jakiś aspekt, który po prostu jest stały. I ja w tej stałości odpoczywam. I kiedy ja odpoczywam w tej stałości? Myślicie, że ja odpoczywam w tej stałości w jakimś określonym czasie na przykład? Ja w tej odstałości odpoczywam wtedy, kiedy dzieją się wichury, wtedy, kiedy dzieje się spokój, kiedy dzieje się rozmowa, wtedy, kiedy dzieje się to spotkanie, wtedy, kiedy się dzieje wszystko. Po prostu. I jak to się też stało? To też nie stało się tak pach raz porządnie. To w jakimś sensie też dojrzewało, mogę powiedzieć. Zaufanie do tego dojrzewało. Natomiast wiecie, był czas i on w zasadzie do tej pory jest taki stosunek do życia, w którym jak widzę, że się gdzieś jakiś unik tworzy, albo widzę, że na coś czekam, że jest jakiś rodzaj czekania albo oczekiwania, to po prostu gdzieś mi się włącza taki absurd tego. No ale co? Słuchajcie, jest świadomość, inna metafora. Jest świadomość, jest ekran w tej chwili. I dzieje się na nim jakiś film. I dzieją się na nim bohaterowie. I powiedzmy, każdy z nas jest jednym z tych bohaterów. To powiedzmy, czy ten ekran i ta świadomość jest zaprzątnięta tym bohaterem, jego losem tak bardzo? Jak on ma się właśnie czuć? Żąda jakiegoś samopoczucia? Albo można powiedzieć, że jakiś bohater jest właściwy, jakiś nie jest niewłaściwy? To jest po prostu brutalne cały czas sprowadzanie siebie do tego spojrzenia. Wszystko jest potrzebne i wszystko jest na swoim miejscu. Tak, i wtedy, kiedy tak jak u ciebie było dzisiaj i być może tu część z was poruszył ten proces i ty też tak naprawdę, Andrzej, o tym mówisz. Ważna jest takiego rodzaju czujność, takiego rodzaju otwarcie, że w momencie, kiedy po prostu ten przebiegły umysł przychodzi, po prostu mówi nam o takim maleńkim, wiecie, kawalątku, na które będziesz czekać i wtedy będzie już lżej. Nawet Jezus Chrystus, słuchajcie, na krzyżu czekał, tak samo jak wy. Czekał dokładnie tak samo jak wy. I metafora przebudzenia Chrystusa jest tym czekaniem właśnie. Na krzyżu, w trakcie ukrzyżowania, po prostu w pewnym momencie się załamał. Tak, powiedział: Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Ale co go opuściło? Opuściła go iluzja. Opuściła go iluzja. Jakaś subtelna iluzja go opuściła. I wtedy dopiero odpoczął. I mówiło się, kiedy zmartwychwstał. Zmartwychwstał wtedy, kiedy opuściły go wszystkie iluzje. On nie zmartwychwstał wcześniej. Wcześniej zainteresowany był również cudami, leczeniem, nawracaniem. Również takie rzeczy się działy. Potem mu odeszło. Ten moment, w którym opuściły go iluzje, był najważniejszy. I tylko wtedy, w tej śmierci iluzji, coś przebudziło się nowego. Budda siedział pod drzewem Bodhi 40 dni i nocy, bez jedzenia i picia i spania, i też to samo w zasadzie go spotkało, prawda? Wszystkie iluzje go. Tak, ale widzicie, to są piękne metafory i teraz jeszcze jedna rzecz.
Możemy sobie powiedzieć, no właśnie, no Budda. 40 dni, 40 nocy bez jedzenia. A ja? Albo Jezus Chrystus. Morze cierpienia. A ja? Ale ich życiorysy, one nie mówią o nich. Żaden życiorys nie mówi o nich. Przyjmijcie tę perspektywę. Mówi tylko i wyłącznie o was. Mówi o tobie, o tobie, o tobie. Dlatego, że macie to samo doświadczenie. Te rzeczy, które tam są opisane, tak wcześniej czy później staną się albo już stały się waszym zrozumieniem. I my tę historię możemy wykorzystać w taki sposób, żeby zobaczyć to, dokładnie odnieść do tego, co ty powiedziałeś na przykład przed chwilą. Jest okej, jest dobrze, ale jest tam kawałek nadziei. Jakiś rodzaj czekania. Jakiś rodzaj niepogodzenia. Jakiś rodzaj, innymi słowy, iluzji. Czegoś, czego nie chcę widzieć. W zasadzie nie widzę tego kawałka. Nie widzę go, nie chcę go widzieć. Nie chcę tam nawet patrzeć. Wszystko będzie dobrze. Jakoś to będzie. Jakoś ten stacjon się zaraz, mam nadzieję, skończy. Mam nadzieję, że mi się jakoś uda. Mam nadzieję, że nie będę więcej musiał tu przyjeżdżać. Już więcej nigdy tu nie przyjadę, co więcej. Nie przyjadę tu więcej. Cholera. Albo że taki Ramana, kurczę, no 14 lat miał, ciach, przebudził się i cześć, do widzenia. 16, nie? Prawda? 16. Niektórzy mówią, że 17. No i to są cukierki, słuchajcie. To są cukierki. A ja? Szara myszka? Z Polski? A co ja? Uciekinier z Polski. 30 lat już za granicą. No ale jak widzicie, to nie dotyczy wszystko, o czym mówimy. Nie dotyczy tak naprawdę ciała. Tylko dotyczy obudzenia się do wieczności. Dotyczy obudzenia się do wieczności, bo ciało się nie obudziło tak naprawdę. To ciało jest już niemalże prochem. Tak samo z tym umysłem. On w ogóle nawet nie jest do zobaczenia. Jeszcze z tym ciałem to no tyle dobrze, że można go zmienić w proch. A umysłu nikt nigdy nie widział. Czy ktoś widział? W środku można tam zajrzeć? Znaleźć? Towarzysza? Słucham? To dlaczego o nim mówimy, skoro tego nie ma? Ja mówię o nim tylko dlatego, żeby powiedzieć, że go nie ma. Serio. Używam umysł, słowa, żeby... Umysł to twór, jakby, nie? Czyli jak na przykład ktoś mówi ego, to też tworzy twór. Jakby coś było, nie? No wydaje się... Myśli, tak? Mówi jakby było, a go nie ma. Ale zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę, bo nie chcę was wypuszczać z tego obszaru. Nie, wiesz, ja mogę wtrącić tylko chwileczkę, jak ja zobaczyłem swoje myśli, znaczy swoje myśli zobaczyłem, które się pojawiają. Jak poszedłem na kurs Vipassany 10-dniowy i po 5 dniach, kiedy już się nie możesz ruszać nawet o milimetr, musisz siąść i siedzieć 2 godziny. Boli cię, kurwa, wszystko, nie? Ale nie wstaniesz, nie wyjdziesz, nie? I zauważyłem, jak te myśli się pojawiają. Nie wiadomo skąd, po prostu się pojawiają i odpływają, tak jak chmury, które przepływały, odpływały się. I w ten sam sposób, jak zauważyłeś te myśli, chmury, to w ten sam sposób, jak jestem przytomny, to zauważam, jestem tak przytomny, że zauważam tę myśl, tę maleńką myśl, która przychodzi. Mówię, no wiesz co? W zasadzie jest okej. Ale coś tam musi być jeszcze. Tam coś jeszcze jest.
i ta myśl, ty w nią, co więcej w nią wierzysz, wiesz sobie, oh. I ona po prostu przenosi się na ciało i dosłownie zaczynasz czuć tą myśl fizycznie niemalże. Natomiast ja wczoraj zacytowałam Papa Giego w pewnym momencie, który powiedział, już nie wiem, czy to przytoczę dokładnie, ale powiedział coś takiego, że kiedy patrzę na myśl, to ona jest, prawda? Ona jest. Ale kiedy na nią nie patrzę, a patrzę na to, skąd patrzę, to czy ona jest, to czy jej nie ma? Ona się nawet nie daje wpuścić. Wtedy po prostu tego nie ma. Więc dlaczego? Co zrobić? Nie patrzeć tu, lecz patrzeć tu. Po prostu nie opuszczać tego patrzenia. Nie opuszczać. To patrzenie to nawet nie jest patrzenie, to jest bycie. To jest bycie obecnością, ale nie jako koncept. Nie jako koncept, jako porzucenie konceptu. Całkiem. Tak, bo się błąkałem długo czasu. Ty się nie błąkałeś. Nie, poczekaj. Ty się nie błąkałeś. Ja chciałem nawiązać do chrześcijaństwa jeszcze. Nikt się nie błąkał. Nikt się z nas nie błąkał. Wiecie, o czym ja mówię? Wiecie, o czym ja mówię? Jak kupicie historię o błąkaniu, jak kupimy historię o tym, że nie wiem, że wiem trochę, jak kupicie historię albo kupicie przyszłość, że mam jeszcze coś do zrobienia, to jestem zawsze w tym samym punkcie. Jestem zawsze w tym samym punkcie i cały czas podkreślam ten sam punkt, w którym jestem. Darem. Cały czas ta sama historia. Odmówcie sobie tej historii. Odmówcie sobie. Nie błąka się tutaj nikt. Świadomość po prostu jest. I co się takiego dzieje, że część z nas jest w stanie temu zaufać? Świadomość jest. Ty jesteś świadomością. Ty się nie błąkasz. Ty nigdzie nie szedłeś nawet. I coś w nas w środku czuje, o co chodzi. Żeby swobodnie czuć historię, czy żeby swobodnie czuć życie, przez jakiś czas sobie tego życia w jakimś sensie trzeba odmówić. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby po prostu za tym przez chwilę nie iść. A jak naprawdę przez to, za nie będziecie szli do przodu cały czas tu, pobędziecie w sobie, to zapewniam was, że wasz krok do przodu będzie śmiały, wygodny, swobodny, bez wątpienia, bez milimetra braku. Natomiast tego się nie robi za szybko. Tutaj nie można niczego przeskoczyć. I nasze opowiadanie o historii w niczym nam nie pomaga. Nic. Ta historia zbłąkana jest martwa. Jej już w tej chwili nie ma. Twoje dzieci je będą pamiętać, wnukowie może trochę, a co później nie będzie tego już nikt pamiętał. Natomiast jest coś, co tego nie dotyczy. Tak, ja wiem o tym. To. Stańmy za tym wszyscy. Ale to takie piękne, że jesteś i że o tym mówisz, że na to wskazujesz. To jest jakieś crazy, prawda? To jest jakieś szaleństwo, co ja robię w pewnym sensie. Większego szaleństwa nie ma. Naprawdę, to jest po prostu... Nie, no dzięki. Dziękuję.
Nie jest krędzie. Słuchajcie, wewnątrz nas, kiedy takie rzeczy się zaczynają dziać, czasem zaczyna się jakaś batalia w środku toczyć. Czy zaczyna nas to wewnątrz jakoś poruszać? I mam takie pytanie, czy porusza was dlatego, że ja kłamię? Czy porusza was dlatego, że to jest szalone? Czy porusza was to dlatego, że gdzieś w środku czujesz, że to jest prawda? Natomiast zobaczcie, co się zaczyna dziać. Cały organizm po prostu jest poruszony tym, dlatego że to ma ogromne konsekwencje. Jakby stanięcie za tym ma po prostu ogromne konsekwencje. To nie są konsekwencje takie, w których ja mogę podtrzymać swoją historię. Ja po prostu z niej wypadam. Kompletnie. Wypadam kompletnie z historii. I będąc w tym ciele, w tym momencie, mam z tym rezonans. Z tym, że się nic nigdy nie wydarzyło. Nie było żadnej drogi. Nie było błądzenia. Nie było szukania. Nic się nie urodziło. Nie umiera. Błądził, szukał, działał umysł. To, co jest przed umysłem, jest cały czas w spoczynku. I też bądźcie gotowi, że na pewno za jakiś czas, jak ten spotkanie się skończy, czy nawet w tej chwili umysł już się do tego ustosunkowuje jakoś. Natomiast po czym on chodzi? Po czym on chodzi? Co mu daje możliwość? Chodzi po świadomości. Więc świadomość jest na tyle wolna, że pozwala mu nawet chodzić. I nie przeszkadza jej nawet chodzenie. Natomiast w waszym pojedynczym doświadczeniu każdym na pewno przeszkadza. Bo wiecie, że doświadczenie chodzenia za umysłem jest po prostu bardzo niewygodne. Bolesne wręcz. Natomiast widzicie, że jest droga wyjścia. Po prostu przekierowując wszystko do źródła. W jaki sposób ja to robię? Czy ja się muszę ruszyć, żeby coś przekierować? Czy ja się ruszę o krok, żeby przekierować się na źródło? Czy ja zmienię jakiekolwiek położenie czegokolwiek, żeby się do źródła dostroić? Czy zmienię coś tutaj w przestrzeni? Czy coś oczyszczę? Nic nie zrobię. Nic. Zauważenie, że źródło jest. Co więcej, ja jestem tym źródłem. W tej przestrzeni, w tej, w każdej. Dzieją się doświadczenia teraz. Dlaczego się dzieją? Po czym chodzą? Po świadomości. Gdzie jest ta świadomość? Tutaj. Czy jest ty świadomość? Nie, ty, którym się wydawało, że jestem, jest po prostu chodzeniem. A ja tak naprawdę jestem źródłem. Czy chodzenie rani źródło jeszcze raz? Nie, nie rani. Kiedy wiem, że jestem źródłem, nic mnie innymi słowy nie rani. Kiedy myślę, że jestem tym dzianiem się, chodzeniem, rani mnie niemal wszystko.
i czuję niepokój. I nie mogę zaznać spokoju, nie mogę znaleźć sobie miejsca. Bo wiecie czemu? Nie mogę znaleźć sobie miejsca, bo szukam źródła. Szukam odpoczynku tak naprawdę. Zapominając, że przebywam w nim cały czas. Cała ta mowa, ta cała gimnastyka, którą uprawiam co jakiś czas, ma tylko i wyłącznie jeden cel. Doprowadzić do tego miejsca, w którym jest bezpośrednie spotkanie z tym, na co ta mowa wskazuje. To nie jest spotkanie z czymś nowym, ponieważ to jest cały czas. Natomiast teraz jest świadomy sposób. Jakby źródło przebywa w źródle. Źródło przebywa w domu.
Rozluźnijcie się do tego. Jeszcze ktoś na koniec chciał? We mnie jest dużo strachu i takiego oporu przed tym, co mówisz. I tak jakby nie chcę, żeby nie było nic do zrobienia. Jakby gdzieś tam jest pragnienie wewnątrz, żeby były jakieś cele, jakieś jakby schodki, po których się wspinam. I chyba jest strach, żeby to zostało odrzucone. Taki też bunt trochę, taki opór. Rozumiem. I też strach przed mówieniem. Teraz jest dużo takiego stresu, ale cieszę się, że się skonfrontowałem. Widzisz, czyli tak naprawdę coś jest silniejsze. Po pierwsze od strachu przed mówieniem. Po drugie, coś jest silniejsze od niechęci wobec tego, o czym mówimy. Coś jest silniejsze od niechęci do porzucenia drogi, tych schodków. Co więcej, coś jest samoświadome tych rzeczy. Jest samoświadomość. Jest świadomość tego, co się manifestuje. Czyli jest też dystans do tego, co się manifestuje. Jest jakiś rodzaj dystansu. Po pierwsze, zobaczyć, że jest dystans do mojego wstydu na przykład. Dystans do wstydu pozwoli ci wziąć mikrofon. Jest dystans. Dla niektórych z nas ten wstyd, czy jakieś zmieszanie będzie tak duże, że to się na jakiś czas być może nie odważy. Masz ten dystans teraz. Okej. Czuję się zmieszane, ale okej. Coś jest silniejsze od tego. Jesteś samoświadom tego, że tak naprawdę coś wolałoby, żeby był jednak cel i droga. Bo przynajmniej, wiecie co, przynajmniej mam jakąś kotwicę, którą mogę trzymać i w ogóle wiem, jak żyć. Wiem, jak żyć. Wiem, co robić. To jest aspekt kontroli. Czyli wiem, po prostu mam tutaj swój świat. Proszę, nie wchodźcie tutaj w ten mój obszar. Proszę, nie zaburzajcie mojego świata. Proszę was. Zostawcie go tutaj na miejscu. Ja się w nim dobrze czuję i chcę, żeby taki pozostał. Ja się tu dobrze czuję. Natomiast coś jest gotowe. Pomimo tego odważyć się na nie wiem. Na odsłożenie trochę tej kontroli. Co to takiego jest w nas? To jest jakiś taki instynkt wewnętrzny wbrew instynktowi. Wszystko nakazuje nam zwiewać, nie, 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 a coś jednak idzie. Wiecie, jaki to jest instynkt? To jest instynkt wolności. To, jak ludzie trafiają na satsang, bierze się z instynktu wolności. Mamy wiele różnych pragnień, ale przy pewnym momencie naszego życia dla niektórych z nas przychodzi pragnienie wolności. Pragnienie przebudzenia, pragnienie poznania. Nie przychodzi ono do wszystkich ludzi w sposób uświadomiony. Do niektórych przychodzi w sposób uświadomiony. I co się dzieje? To pragnienie to jest jak ćma. To jest jak ćma, która po prostu nie boi się umrzeć. Ono idzie do tego ognia. Ono idzie do tego światła. Idzie do światła. Odważa się na to. Pomimo, nawet jak się zbliża do tego światła, to ono się parzy.
ono czuje gorąco i ono czuje lęk, ono czuje strach, ono się źle czuje. Natomiast w jakiś niesamowity sposób ta szalona myśl idzie dalej. I co ją czeka w tym świetle? Ona umiera. Ona po prostu idąc do światła umiera. Ona nie przetrwa. Więc ta myśl, taka pierwotna myśl, która niektórym z nas się pojawia, to pragnienie wolności czy pragnienie przebudzenia. Jest tego rodzaju wywrotową myśl, całą myślą cały system wywraca. Wydaje mi się, że coś osiągnę. I najpierw nawet próbuję coś osiągnąć w tym. A ostatecznie na drodze do tego szczęścia wszystko tracę. Wydawało mi się, że jestem szczęśliwy coś niosąc, a tak naprawdę jestem szczęśliwy nic nie trzymając. I nawet jak to nie jest w tej chwili w pełni przez ciebie odczuwane, to gdzieś stanie się to twoim wewnętrznym wiedzeniem. Może już jest w jakimś sensie na dnie. I tak jak powiedziałam, że temu może towarzyszyć strach. Panika czasem nawet. Niechcenie. Ale nawet wbrew całemu światu niektórzy z nas będą się budzić. Wbrew wszystkiemu. Na szczęście. Jest też taka wątpliwość, że z jednej strony jest tylko teraz i jakby nie ma jakiejś takiej ciągłości w pewnym sensie, a z drugiej strony mówi, że to jest też proces przebudzania i tak jakby też pojawia się takie jakby taka zadaniowość w tym, że co muszę zrobić, żeby jakoś to przyspieszyć, albo żeby... Okej, to też ja to rozumiem. Najważniejsze to się stawić. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Na satsangu. Najważniejsze to jest, żeby się stawić. Tu się coś wydarza, ale tak naprawdę ważniejsze jest to pole, w którym się spotykamy. To pole, na które ja wskazuję, na który wy również spoglądacie. W które coś w was opada. To jest ważniejsze. A cała reszta to jest, na tym satsangu to zobaczyłam, a to się oświetla, dobra, to już wiem, tego jeszcze nie wiem, tam jeszcze pójdę i tak dalej. To jest drugorzędny proces. Będą się działy obydwa. To połączenie w polu jest. Będziesz miał tego coraz większe będziesz miał do tego zaufanie, czy też coraz większe będzie opadnięcie do tego w jakimś sensie. Natomiast umysł będzie narratorem tego, co się dzieje. Nawet w tej chwili. Aż w pewnym momencie zobaczy, że ta narracja nie jest ci potrzebna. Że nie jest koniecznością. I to narzędzie, które na początku było potrzebne, po prostu zostaje odłożone. Nie to, że ktoś jej odkłada. Nikt tego nie robi nawet. Po prostu ono opada samo. I się rozluźniasz do tego, co jest. Wiesz, jesteś po raz pierwszy na takim spotkaniu. Tutaj używa się wielu słów, używa się wielu zdań, jakichś teorii i tak dalej również. Więc jakichś informacji do przetworzenia jest sporo. Więc jakby nie ogarniesz wszystkiego dzisiaj prawdopodobnie. Też zostaw to. Najważniejsze jest to spotkanie i jest to pole, o którym mówię, w którym się spotykamy. A dalej zobaczymy, co się będzie działo. Jakbym nawet chciała, ja nie jestem w stanie dzisiaj, być może, przedrzeć się do intelektu ze wszystkim. Bo tu jest naprawdę też dużo informacji. Natomiast tych informacji pada tyle o najprostszej rzeczy, jaka jest pod słońcem. Nie ma prostszej, nie ma bliższej.
bo jest przedświat, jest świat. Więc ten świat, w którym chcemy rozpoznać przedświat, jest na początku jedynym narzędziem, które mamy. Natomiast jakiś czas czasem nam zajmuje, żeby zrozumieć, że nie użyję świata do zrozumienia przedświata. Najpierw poużywam wszystkiego, a potem sobie nie, tylko więcej zamieszania narobiłam. I to będziemy wiedzieć wewnętrznie, to nie się nie dzieje w głowie, to będziemy wiedzieć w inny sposób. Nie umiem tego pokazać, ale część z was to w jakiś sposób czuje.